Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Age of Empires 3. John, Kanienka i jego odważna siostra Nonaki ruszają śladem Warwicka na zachód. Washington obiecał im pomoc, ale czy jego okręty dotrą na czas? No to jest pytanie. Także kontynuujemy tutaj naszą przygodę. Kościany. To niemożliwe. Dlaczego Krąg tak prześladuje twoją rodzinę? Krąg to banda szaleńców zapatrzonych w starą legendę. Myślą, że mój dziad Morgan znalazł kiedyś źródło młodości. A znalazł? To tylko legenda. Chodźmy, mój stryj gdzieś tam jest. Czyli tutaj cały czas opieramy się o źródło wiecznej młodości, wielkie jeziora. Drewno z tych drzew nie nadaje się do budowy okrętów. Jesteśmy zdani na waszą flotę, pułkowniku Washington. Moje okręty wkrótce wpłyną na te jeziora. W międzyczasie musimy ustanowić tutaj bazę i zająć się produkcją działu. I też tak zrobimy. Dobra, czyli Waszyngton gdzieś tutaj się ulotnił. Tak jest. Ogólnie nie mamy tutaj zbyt wielu ludzi. 12 mieszkańców i tą całą w sumie 5 możemy sobie zrobić. Tak, i teraz 7 poszło do żywności. No i myślę, że tutaj się śmiało. Tak, cała dyszka. Cała dyszka oczywiście do żywności, reszta do drewna. Tak jak mówili, to drewno się nie nadaje do budowy kętów. Nawet nie mamy możliwości, ale te mamy możliwości wybudowania portu. Szkoda, bo no, dziwnym trafem jest możliwość łowienia ryb, ale nie ma możliwości. Nie ma możliwości tak naprawdę mówienia tych ryb, także no trochę to dziwne, ale okej. Dobra, tutaj do złota. Tak jest, do złota. Może pieszka nosić w tym miejscu. Oczywiście wraz z przyrostem. Tutaj żywności zakupimy sobie kolejnych mieszkańców do produkcji żywności, ponieważ około, myślę, że około 60 około tylu będziemy mieli tutaj właśnie już sadników, przeważnie gdzieś taką liczbę tutaj będziemy widywać, więc na początku tak troszkę luźniej znowu się cofnęliśmy do kolonizacji. Tak, złoto, złoto będzie nam potrzebne. No i tutaj myślę, że idziemy w osobników. Już możemy sobie dokupić kolejną czwórkę. I tutaj możemy się teoretycznie rozwinąć, jeśli chodzi o nasze muny. Ok, do kucia srebra. Okej, tu mamy jakiś skarb. Ja nie widzę tylko. Nie widzę. No skoro skarb jest wolny, to go sobie weźmiemy. Tu mamy możliwość wybudowania faktorii. Tą faktorię myślę, że będziemy sobie wybudować w tym momencie. Przyda nam się. Dobra, na pewno. Kurka. Skąd oni tu się wzięli? No właśnie. Nie wiem skąd ten tutaj oddział się wziął, ale okej. Jedno jest pewne. Musimy zacząć budować obronę. Jeśli nie będziemy mieli obrony, to będzie tutaj z nami ciężko, więc póki co należy do drewna. Kolejnych osobników zakupujemy.
Na razie mam 10 do żywności, ale to jeszcze do ucha. Ready. Uricht. Stówka, tak? Potrzebuję. No tutaj brakuje zdecydowania. Ikatentes. Cokolwiek to oznacza. Dobra, musimy się tutaj cofnąć. No tutaj oddział będzie się od naszą stronę, chyba nie. Ready. Foster. Do drewna. Commandment. A ty zaś będziesz budował. No właśnie. Czyli jesteśmy takiej, można powiedzieć, w przełęcze, gdzie póki co na razie nic nam nie zagraża. Jest. Tak, tutaj się przydadzą większe siły i kolejnych osobników oczywiście tutaj sobie bierzemy, czy odwołujemy i pójdziemy tutaj w tak, bo drewno nam jest potrzebne, bo po drewna Uricht ready. Właśnie, potrzebujemy więcej drewna na razie. Wybudujemy sobie rynek. Dzięki rynkowi będziemy mogli tutaj sobie troszkę pójść w rozwój. Ready. Forster. Tak jest. I tu idziemy w rozwój oczywiście drewna póki co. Forster. Troszkę pójdziemy teraz jeszcze tutaj w wyładzenie pieniążków. Okej, troszkę więcej drewna powinniśmy w tym momencie gromadzić. No i oczywiście rozwój w kopalnie złoto. Jak najbardziej też przydatne. Heil, Foster. Dobra, to wygląda tak, że mamy 30 pracowników. Bom, drzewko leci. Trochę mało tych złóż tutaj mamy. Ale co, wszystkiego od razu też nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc tutaj mamy rozwoju całej sytuacji. Jeśli chodzi tutaj o młyn. One są tańsze i wytrzymalsze. Ta karta może zostać użyta tylko raz. Młyny zmniejsza koszt drewna o 50. Młyn zmniejsza liczbę PW o 100. Czy ja wiem, czy ta karta nam na tym etapie jest potrzebna? Forster. No nie wiem, zobaczymy. Chcę na pewno zgromadzić taką ilość żywności, która pozwoli nam wybudować się do drugi młyn. Jest. Możemy iść oczywiście w drugi młyn. Ja tutaj nic naprzeciw nie mam. Uricht. Wraz z przyjściem drugiego młynu będziemy tutaj produkować znacznie więcej żywności. To też jest bardzo istotne. Dobra, żywność z żywnością, tak jest. Kopalnie 20% możemy zwiększyć pod warunkiem, że będziemy mieli odpowiednią ilość żywności. Tutaj jeszcze zajmujemy się drewnem. Ok, idziemy teraz w kopalnię. Drewna też będziemy teraz troszkę więcej lub też szybciej pozyskiwać. To też jest bardzo istotne, a tutaj w tym momencie możemy sobie wyszkolić kilku kuszników. O, no proszę, liczba nam się skończyła. Miejsc. Więc no, będzie potrzebne, jest zdecydowanie potrzebne, nie ma innej opcji. Uricht. Pytanie. Uricht. Pytanie, kiedy... Mają przybyć tutaj okręty Waszyngtona. Uricht.
dwóch krzyków, no to żeśmy tu popłynęli. Okej. Kolejna. Kolejny rzut. Okej, udało się kupić aż czterech głośników kolejnych. To jest może niezbyt dobra wiadomość, ale przynajmniej jakiś tutaj postęp rozwojowy z naszej strony będzie. Tak, kolejne drzewo zrzucone. Tutaj mamy półki, co dopiero chyba pięciu, albo tak pięciu mieszkańców, którzy pracują. Dobra, czyli tutaj kolejny rozwój. Lecę trochę dalej. W sumie tutaj jest ich teraz sześciu, czyli jeszcze tych czterech pracowników, którzy tutaj są. Oj, ośmiu jest bez pracy. No, tak być nie może. No, nie ma w tej stronę, że tutaj się zbliżasz. Dokładnie mówiąc. Chyba pora zainwestowania w kolejnych kuszników. No nie może być tak, jak jest. Tak jest, ze złota. Okej, atakujemy wszyscy w jednego. To mam większą przewagę. Dokładnie. Tak, tutaj ten budynek nie został ukończony. A, ty wyjdziesz. No, tak jest, kolejne kusznicy. Może sobie tutaj przejść do tego drewna. 120 mieszkańców może mieć, 53 na tą chwilę posiadamy. Dobra, rozwój. W co idziemy? Kominiarstwo. Kurde, w kominiarstwo i żywność. Młyny 15%. Dobra, chyba możemy przejść do. Nie, jeszcze nie. 1200 musimy mieć. Żywności. Wtedy będziemy mogli przejść dopiero do kolejnej ery. Tak, jeśli chodzi o żywność, to już mamy fulla. Teraz możemy ewentualnie skupić się na złocie, no i oczywiście na drewnie. Dobra, czyli przechodzimy do kolejnej ery, do trzeciej. Okej, kamieniarstwo ulepszone. Za dużo to ogólnie drewna no nie posiadamy. Za dużo zapasów my na mnie drewna nie posiadamy. Ok, kuszników sobie dorobimy. Może strzelców? 75 żywności, no troszkę dużo. 25 złota. Dobra, no mimo to. Te 425 musimy mieć. Okej, dzięki temu mogliśmy 5 tutaj sobie zakupić. Czyli co? Kolejna dwójka. Kolejna dwójka osadników, oczywiście do gromadzenia złota. Musimy sobie tutaj za chwilę. Tak, bo tutaj jeszcze jest jedno złoże. Musimy to sobie odblokować, żeby nasi na chwilę pracownicy mieli gdzie się udać. By oczywiście gromadzić. Okej, mamy trzeci poziom, więc i tutaj możemy też zainwestować w tym momencie w drewno. A wy skąd się tu wzięliście? Aha, bo my tutaj was w sumie otrzymaliśmy. Okej, wy nam pomożecie. Bez wątpienia. Czyli co, kolejnych osadników, tak? Jasne, ile się da, to bierzemy.
A tak jak mówiłem, za chwilę to złoto nam się tutaj zakończy. Okej, jeszcze jednego bynajmniej. Okej, świetnie. Tutaj mamy 44 osadników. Każdy gdzieś sobie tutaj pracuje. 10 przy złocie. Ready. Bawełna, okej, okay, czyli powiedzmy, że jeden tutaj pójdzie w bawełnę. A ta bawełna będzie nam tutaj potrzebna. Kolejny osadnik już do bawełny. Ło, tutaj jest nawet więcej do tej bawełny, by się przydało. Sił. No praktycznie nam to się kończy. Złoże. Jest. Otóż to, przejdźcie do tego złoża. Te 46 sztuk, to już... Za chwilę to sobie ogarniemy. Ok, tu osadników na pewno przychylamy sobie na produkcję bawełny. Carry Wentos. Okej, czyli idziemy teraz na posterunek. Kato Rat. Tutaj tutaj skończyli prasę, więc nie gdzie indziej, jak po prostu do bawełny. Okej, atakujemy posterunek. No musimy. Żadnego wyjścia nie mamy. Okej, okay, część tu widzę pracuje. Większa część, 8. A proszę. Coś się udało odkryć. Okej, okay, mam propozycję wystrzelania osobników. Bez wystrzelania osobników robimy sobie większą przewagę nad wrogiem. No i młyny przede wszystkim. Atak na młyny. Carry Wentos. Bez osadników za dużo oni tutaj nie działają. Taka jest prawda. Okej, okay, oczywiście bez żywności też tutaj za dużo nie będą mogli działać, więc my tutaj atakujemy. Wytrzymamy osadników 8, czyli jeszcze możemy praktycznie sobie dwóch zwerbować, nawet i trzech. Bo większa ilość będzie nam ich potrzebna. Okay, jeden z budynków został w tym momencie zniszczony. Mamy chyty wóz. Mamy działo. Okay. No i gdzieś nie w końcu. Tak jest, zniszczcie kurde ratusz. To jest kolejny osadnik, którego warto się pozbyć. No i ratusz. Dobra, 9 mamy, jednego zabieramy do budowy. Budowy w odlewni dział. No tu się zaczyna robić naprawdę bardzo ciekawie.
Srebrna działa jest zrobiona. Jedziemy z domkami. Richt. Po domkach. Okej, myślę, że idziemy do Nessena. Rozwój do kolejnego poziomu. 10 moszkietegów akceptujemy. No i że mamy całkiem sporo zasobów. Commandment. Okej, drugi ratusz. Większość w tą stronę, do drewna. Commandment. Okej, czyli co, niszczymy jeszcze budynków, na to wychodzi. Gdzieś to jest działo, więc myślę, że nas to gdzieś wspomoże. Okej, też mamy fulla. Tak, myślę, że spokojnie jeszcze możemy kilku tutaj osobników sobie zwerbować, chociażby do drewna. Okej, czyli ty też możesz iść do drewna. Tu już mamy komplet, jak się nie mylę, tak jest 10. To jest 8. Czyli na pewno tutaj za chwilę też będziemy budować przynajmniej jeszcze jeden. O właśnie, tutaj już nie za chwilę, tylko po prostu już pole z bawełną jak najbardziej jest skazane, żeby wybudować. Ready? Tak jest, wszyscy do budowy. No to dwójka to już praktycznie cyk, jedno uderzenie, no i do budowy. Okej, weszliśmy w nowy poziom. To jest akurat bardzo dobra wiadomość. No i tutaj sobie będziemy teraz odlewnie, właśnie odlewnia działu jest, tylko będziemy tutaj sobie ją teraz budować tutaj nowe działa. Piechota. Kawaleria, artyleria. Tak jest. Ulepszamy wszystko, co się po prostu da. Mam 18, teraz będziemy mieć 19. Command Imenaso. Yes. Imenaso. Lion. Yes. Ewis. Commandment. Tak jest, atakujcie. The end. Curry Wentos. No to co, niektórzy się zdziwili. Okej, czyścimy wyspę. No to, że tutaj też jest przejście w tą stronę. Ewan. A, awansy. O, tu się dzieje. Odlewnia dział przed nami. Ready. Yes, ready. Ready. Poszło. A, że pewnie salwy i postegunek zniszczone. Waszyngton przysyła nam transportowce. Możemy ich użyć do ataku na odległą bazę. Okej, przyda się na pewno. Kurde, trochę dużo tych okrętów tutaj jest. Flota Warwicka rośnie w siłę. Musimy zająć te postanki. Tak jak mówisz. Commandment? Yes, I won. Ale i nasza flota rośnie w siłę. Heil? I wall, force. Okej, tu macie więcej drewna. Ok, jeszcze pięciu ostatnich osobników, których tutaj sobie werbujemy. No i praktycznie idziemy teraz w taki większy rozwój. W
21 przy żywności. Jak to się ogląda? Aha, dobrze, 21 przy żywności. Dobrze, bo tutaj są skrzynie z żywnością. My sobie teraz je przyjęliśmy. Jest. Foster. Foster, wszystkie drzewa wytniemy. Jak dobrze pójdzie. Okej. Czyli co, do złota. Czyli tu będziemy mieli komplet. Coś jeszcze możemy ulepszyć. Kawalerię. Czy w ogóle mamy kawalerię, żeby kawalerię ulepszyć? Jeszcze nie mamy, ale już się tym po prostu zajmujemy. Okej, kolejny osobnik. Fortgarna. Prowadzimy ulepszenie kawalerii. W sumie mamy 200 miejsc. 50 jeszcze mamy. Czy możemy 50 zmieścić? Dobra, czyli ty tu już praktycznie idziesz do drewna. Tu ładnie wiedzieliśmy, tu też. Czyli mniej więcej wiemy, na czym stoimy. Okej, złota też będziemy w tym momencie gromadzić, znacznie więcej. To drzewo też się tutaj pomału kończy. Czyli co, no, czyli idziemy zdecydowanie w naszych ludzi. Forster. Forster, tak jest. Czemu tylko dwa? Zabrakło nam tutaj pieniążków. No to wychodzi. Na chwilę z tym złotem się tutaj powinniśmy odkuć. Auftrag. Wird erledigt. Mhm, przynajmniej jeszcze jedno sobie tutaj kupimy. Tak jest, mamy czterech. Są transportowe. Więc przepłyniemy sobie kawałek. Żeby się zorientować w temacie. Już widziałem, że nie zdążymy. Ready. Ready. Carry. No proszę, jeszcze kolejny nie mamy. 100 sztuk złota. Tutaj 150. No trochę tego złota będzie potrzebne. Chyba niech już tutaj będzie, ale chyba do setki dobijemy. Tak jest, mam do setki. I lecimy dalej. Kuźnia jak najbardziej jest wskazana. Yes, yes. No ci, którzy się nie zmieścili, to oczywiście udadzą się na drugi okręt. Yes. Commandment. Yes. I myślę, że wszyscy powinni się tutaj śmiało pomieścić. Czekamy na konnych. I to, co jest do ulepszenia, to oczywiście jak najbardziej wskazane, żeby się tym zająć. Kolejne drzewa są ścinane. Ready. I wall. Ok, żebyśmy zdążyli, żeby siły wolnika nie ogasły do tego stopnia. Yes, i wall. Ready.
Okej, czyli mamy pierwszy oddział, możemy zaatakować posterunek. Commandament! Yes! To mamy również fort, który zaatakujemy. Okej, chyba mamy fort. Ratusz. Zdobądź flagę i ratusz Warwicka, to jest nasze zadanie. Oto i flota Waszyngtona. Już czas. Zbierz wszystkie moje okręty. Zaatakujemy Warwicka całą naszą potęgą. I Menasor. I Wall. No i też tak zrobimy. Wow. Jest. Kurde, to konkretne. No to trzeba przyznać, że Waszyngton tutaj się postarał i to konkretnie. I Menasor. Jeśli chodzi o okręty. Ready. Myślałem, że jakieś małe te okręty, no tutaj nie, to jednak duże, konkretne. No, tu się wycofują. Ale pamiętajcie, że mamy tu wytrzymanie na pewno ścianami. Yekatentias. Yekatentias. Commandment. Yes. It's wall. Yes. It's wall. Imeneso. Yes. No proszę, dostaliśmy kolejne dwa okręty. Ku zaskoczeniu. Okej, zajmując się możemy w takiej sytuacji. Takie włączone. Aksalam, nie, fabryka. Pięknie, ruszymy w pierwszej kolejności do sterunki. Jeden z posterunek jest zwiększony, fabryka. Jedna salwa i foniem. Tak jest, odlewnia. Nie, ja tu konkretnie atakuję mi się człowieka. Kurde, jeden dział. No to już jest kurde. Faktycznie jedna salwa każdego działa i powinien być raczej zniszczony. Dobra, po dwie salwy. Okej, okay, to jeszcze nie koniec, bo ma flotę całkiem sporą. W tym momencie walczymy. Cesarska flota. To twój stryj. Złożę jego szczątki razem z pozostałymi. Nie. Ja to zrobię. Trop Warwicka jeszcze ciepły. Idzie na zachód przez równiny. Śpieszmy się. Może go jeszcze dogonimy. Nonaki wróci do domu. Nie chcę, by była z nami, gdy go dopadniemy. Zgoda. Ty o wszystkim wiesz, prawda? O nas. Nie wybrałbym ciebie na męża mojej siostry, panie Black. Lepszy byłby dla niej ktoś bardziej ustatkowany.
Ale to nie moja decyzja. Nie stanę między wami. Ok, jeżeli w ten sposób kończymy ten odcinek, jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję, a my oczywiście widzimy się już za chwilę w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!